Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Widzowie, dzisiaj będziemy mieli masę spekulacji, ponieważ zobaczyłem komentarze pod ostatnimi filmami, gdzie pisaliście mi, że prawdopodobnie Steve również jest robotem. Uwaga, robotem, tak samo jak Bobot, Palionobot, że Steve również. Dla mnie to jest abstrakcja totalna, aczkolwiek szczerze mówiąc, macie nawet całkiem ciekawe argumenty co do tego. I ja chciałbym to sprawdzić dzisiaj, czy on faktycznie tym robotem nie jest. Oczywiście raczej do niego nie pójdę, nie chcę tam wchodzić do tego więzienia, on jest zamknięty, zostawmy go tam, po prostu niech on tam siedzi, niech w ogóle nie angażujmy się w tamto miejsce, bo jeżeli tam pójdziemy, to jest ryzyko, że wiecie, jakoś spowodujemy, że on ucieknie i tak dalej, a już byłem tam ostatnio, właśnie wróciłem tam po wczorajszym odcinku tylko i wyłącznie po to, żeby rzucić na niego tą mocniejszą podkę, którą przygotowaliśmy, żeby on po prostu był dłużej osłabiony i za jakiś czas będzie trzeba tam znowu pójść, żeby on znowu był osłabiony, ale teraz już jest tak mocna pota, że raczej za szybko on sił nie odbierze i tam już totalnie, że tak powiem, wydaje mi się, że no zostanie tam już raczej na zawsze, no bo to więzienie, no nie, no z tego więzienia nie da się uciec po prostu, nie da się uciec, więc widzowie, tam możemy się czuć bezpiecznie, że tak to ujmę. W każdym razie, dzisiaj pójdę do Emilii i z nią porozmawiam na temat wszystkich tych spekulacji waszych dotyczących tego, czy przypadkiem Steve nie jest robotem, no bo w sumie, jeżeli byłby tym robotem, to by było... To można byłoby się bać, bo w takiej sytuacji raczej podki by na niego nie działały i to wszystko by oznaczało, że on dalej mógłby uciec. Więc są dwie opcje, albo jest robotem i mamy przesrane, albo nie jest robotem i prawda, mamy luz, bo na pewno stamtąd nie ucieknie. Więc to są te dwie opcje, innych opcji tak naprawdę nie ma, więc tyle. Zanim przejdziemy do odcinka, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Tutaj bardzo fajnie ocenione co filmy, za co wam serdecznie bardzo dziękuję. Oczywiście zostawcie subika, jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił, ponieważ lecimy po 230 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Zapraszam również na kanał vlogowy, ponieważ tam również pojawiają się ciekawe materiały. I co? I tyle. Linki są oczywiście wszystkie w opisie. Kogo nie ma na kanale vlogowym, ten jest prawda niezła, kurczę, dytka. Musisz tam pójść, koniecznie, widzu. Tu jest segment teraz, który muszę zareklamować odpowiednio kanał vlogowy, wiecie o co chodzi. I to jest ten moment, w którym ja po prostu patrzę prosto w obiektyw, patrzę ci w oczy, ziomeczku. I mówię, wejdź na kanał vlogowy. A jak nie wejdziesz, to nie zdasz szkoły. Przysięgam. Tak będzie, więc jak chcesz zdać, to koniecznie tam wpadnij. Dobra, lecę do Emilii. Już wam nie grożę, dobra widzowie, bo nie chcę, żebyście wszyscy oblali. Dobra, halo. I, o nie, nie mam strzał. Witam, dobrze ci tak. Bardzo ci tak dobrze chciałam powiedzieć. A wiesz, tutaj mam, kto ma strzały? Ja, haha. O ty kurde, o ty kurde, o ty kurde. O ty kurde. Nie, dobra. No dobra, nie bawmy się, nie podoba mi się to, ja już nie chcę. Dobra, przepraszam. Dobra, gdzie ty masz narzędzia wszystkie? Nie mam strzału, nie mam narzędzi w ogóle. There is no. Ja zaraz znajdę. Nie tu, to w domu. Oddaj mi strzałę jedną. Oddaj. Nie, bo ja się... Jak się chcesz czuć bezpiecznie, to oddaj. No ale nie. Nie, muszę się oddaj. Postawić w kółko. Nie, no czemu tak robisz? Zostaw mnie. Okay. Nie możesz tak robić. Nie możesz cały czas grozić mi siłą tutaj. Myślisz, że jak zjesz potkę... Moją potkę! No przestań! To nie podoba mi się ta w ogóle zabawa tutaj. Daję łapkę w dół. Potężną łapkę w dół. No ale oddaj mi strzałę. Wyrzuć strzałę na środek pokoju. O kurde. Wyrzuć strzałę na środek pokoju. Nie. Chodź tu. Nie! Dobra. Wyrzuć strzałę na środek pokoju. Nie. Mówię do ciebie. Nie. Czemu ty strzelasz te drzwi, jak ja w środku jestem? Nie wiem, ja nie widziałam, gdzie ty jesteś. Ale chciałam ci powiedzieć, że ja nie mam w ogóle tego. Excuse me. Chciałam ci powiedzieć, że ja nie mam w ogóle... jak to się nazywa? Fajerwerek. A ty mi mój tutaj... Ale co mała zarobista. Ja mogę nie w ciebie nie trafić, nie wytrzymam. Dobra, nie, ja mam dosyć po prostu. Ała! No kurza twarz. Nie, ja się odprażam, ja idę do góry. Jak cokolwiek chcesz robić, to sobie rób to sam. Nie, będziesz mi towarzyszyć. Au! Dostałem. No kurczę. Dostałeś. Dobra, czemu ty przychodzisz? Co cię tutaj sprowadza? Czy już możemy w ogóle zacząć temat tutaj Jeszcze chwilkę się chcę pobawić. Jeszcze chwilkę się chcę pobawić. Nie się boję. Ale mam plan. Gdzie jesteś? Nie powiem. Widziałam cię!
Jak ucieka? O kurde. O kurde, o kurde. Co tu mamy? Co tu mamy? Patrzcie, widzowie, to. Fajnie, i ty mi tam pewnie robisz jakieś przemeblowania. Co to za książki? O kurde, jak się ciebie straszyłem. Eł! Ea! A kurde! Widzisz mnie? Nie. Widzisz mnie? Nie widzę cię. Widzisz mnie? Nie. Widzisz mnie? No, śmieszne. Ja, wiesz co, wstaję, wychodzę po prostu. Au! O kurde, o kurde, spalę się, o kurde! A masz! I co teraz? Teraz to już sobie wstałem. A kurde! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie zauważam za strzała. Zostaw mnie. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde, widzowie, ale musimy uciekać teraz. Gonisz mnie? Nie. Nie wierzę ci. Teraz to już mam w nosie w ogóle wszystko. Ja sobie chilluję bombę u siebie w domu. Nie wierzę ci. A dobra, leżysz faktycznie, dobra. Uff, chciałem odetchnąć, miałem pół serduszka. Nie zabiłabym cię przecież. Jasne, że byś mnie zabiła, to lubisz najbardziej oczywiście robić. Ty lubisz najbardziej nie, mnie ranić. Ani razu cię nie zabiłam, chciałem ci powiedzieć. Dobra, słuchaj, ja dzisiaj... Dobra, przejdźmy do meritum, bo ciągle odchodzisz od tematu. No, ja przychodzę do ciebie w temacie, a ty tutaj, prawda, mnie strzelasz, ja muszę się ukrywać, spotka na niewidzialność, takie rzeczy, nie? Więc przejdźmy do meritum tego, co dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać, a mianowicie widzowie mają różne spekulacje a propos Steve'a. A czekaj, jesteś gdzieś w ogóle? No? Ja nie mogę nawiązać z tobą kontaktu. No, przed tobą stoję. Nie widzisz mnie? Nie. Zbroję założyłem przecież. No nie widzę cię. No jak, jak mnie nie widzisz? No jak nie ty? Nie wiem, może to tak naprawdę ktoś inny i z kimś innym teraz rozmawiasz, a aha, mnie nie ma w ogóle. Dobra, całkiem możliwe. No, też jak dobra. No to... O kurczę, nie trafiłem. Widziałam to. Dobra, słuchaj, nie mam... Dasz mleko? Mleko mam. To poproszę. Jesteś w końcu milki, nie? Nie, czekaj, gdzie ja dam mleko? Dobra, masz to mleko, czy go nie masz, bo ja nie wiem, tak, co mam robić. Tak, mam. Daj mi. No ja teraz daj mi, powiedz proszę. Ale takie ładne proszę. Dobra, natychmiast. Powiedz ładne proszę. Natychmiast mi daj. Powiedz ładne proszę. Natychmiast, dobra, w mnie tam nie zależy. Wow. Cierp, wow. Cierp jak ja. Ja nie dobra, cierpię. Dobra, nieważne. Ej, dlaczego jestem niewidzialna? Ja nie mogę, myślałam, że mnie to nie złapało. Nie no, oczywiście, że złapało. Dobra, ja słuchaj, przychodzę do ciebie, bo widzowie mają spekulacje. Co to jest? Ludzk. Rzuć to na mnie. I co teraz? Mam szczęście. Mega. I co dzięki temu niby? Mam, teraz mi się pokazała kończynka, że mam szczęście. Też. No tak? Dobra, nieważne, dobra, no. Jakie jest twoje szczęście? Okay. Jakie jest twoje szczęście? Że teraz mogę z tobą tutaj rozmawiać. Wow. A moje szczęście, że jestem facetem. Okej. Okay. Nie, dobra, okay. Żartuję, dobra. Ja przyszedłem dzisiaj do ciebie, patrząc na tej kanapie. Przyszedłem dzisiaj tutaj do ciebie, ponieważ chciałem... Kurde, nie widzę, że to jest takie... Wypij to mleko, chociaż ty... przyszedłem, ponieważ widzowie mają spekulacje w komentarzach a propos tego, czy Steve przypadkiem nie jest również, no, robotem. Mhm. Jak ty się na... Co? Nie, no robotem, co no. Nie, no bo patrz, nie. Na przykład Nicole napisała takie coś, a może Steve tak naprawdę nie jest twórcą SpongeBoba Bobota i Patryka Palionobota, tylko jest właśnie też jednym z takich robotów, dlatego się tak zachowuje. Nie wydaje mi się, bo na przykład... Słuchaj, ja mam więcej argumentów, które są po mojej stronie, więcej mam takich argumentów. Uwaga, no. Kolejne. XX Anix X, o. Mam teorię, że Steve to też jest robot, tylko że prawdziwy stwórca dał Steve'owi wyłączenie innych robotów, a sam Steve teraz oszalał, bo na przykład kable mu się przegrzały, ale zamoczył te... Albo zamoczył te kable. Jak teraz? Jaki jest twój argument przeciwny temu komentarzowi? Bo ja ci powiem, że ja mam więcej takich argumentów. Uwaga, mogę ci kolejny przeczytać. Na przykład Zuzanna Talarek, jakieś zarąbiste nazwisko w ogóle, napisała, że nie wiem, czy pamiętacie, chłopcy, ale przecież kiedy był jeszcze Patryk i SpongeBob, to Patryk jakiś orła miał...
widział no, orła cień się, kochanie, i chciał opanować spanżoba, ale jakieś zaklęcie przeszkodziło... Przepraszam, skurcz w lewym palcem miałem. Przechodziło tym i tak samo mówił jakieś randomowe litery, więc może też jakieś zaklęcie pomoże, albo po łacinie. To jest, a wszystkim życzę miłego oglądania. To jest czasami tak, to, co wy napiszecie, to jest po prostu najciężej na świecie jest to ten. Nie, dobra, no, po łacinie, ty umiesz jakieś łacińskie słowa, może odczarujesz Steve'a. No, tak. Co ty powiedziałeś? Nihil lacryma kit user eskit. Dobra, co to znaczy? Nic nie wystycha szybciej niż łza. Kto pytał? Albo, no, excuse me. Dobra, White man 12. Wiem, że Steve White schował. Wiem, no, że 1-1-5, poprosił autograf, ja go lubię. Ale to jest White man 1-2. Myślałem, że 2-1-1-5. Nie, wiemy, że Steve schował się tam, gdzie Palion był więziony przez Palionkę Yetiego. Wiesz, gdzie był Palion więziony przez Palionkę Yetiego? Palionkę Yetiego, gdzie był Palion? Mhm. Nie. To po co ja z tobą o tym rozmawiam, jak ty nic nie wiesz? No dobra, no co, no mów. Dobrze, kolejny argument. Toitek 99, może trzeba się wkopać pod nic. A to jest... Nie, to nie Wojan akurat, to nie Wojan. Dobra, ja tak patrzę na komentarz, po prostu czytam losowe, wiesz? Olga Pacyna napisała, Szybson, Steve to też może być robot, uważajcie, i Bobota mógł prawdziwy stwórca włączyć i może tak Steve chce dać zielone stwórcy, bo on jest podejrzany i mówi trochę jak robot i tak się zachowuje, uważajcie. Jaki jest twój stosunek do tych zdań? Co, jaki masz argument przeciwny? Ja uważam, że jest robotem. On mówi jak robot, ale on wcale nawet nie mówi jak robot. On mówi jak robot, jest taki, mówi, good morning, good morning. Nie, no bo to jest akcent, to jest akcent. Myślisz, że ona pewno, naprawdę jest Anglikiem, czy ona zrobił w konia przez ten cały czas? Nie wiem. No, no ale no co? Na pewno nie jest robotem mimo. No weź, no. Jakby był robotem, to myślę, że dawno byśmy się o tym już dowiedzieli. To by ale... było super, to by było widać. Poza tym on ma uczucia, czasem jest zły, czasem jest smutny, więc jakby no, teraz wiesz, jest akurat zły i co teraz mamy z tym zrobić? No właśnie, no to oznacza, że ma uczucia, nie? Więc nie jest robotem. Hello? Nie przekonują mnie twoje argumenty. Mi się wydaje, że on jest robotem. Nie, no dobra, tak szczerze, to też mi się wydaje, że nie jest robotem. No bo jednak widzowie, no ja widziałem, że wy spekulowaliście na temat tego, czy to jest robot, czy to nie jest robot. Dużo było takich komentarzy, ale słuchajcie, no jakby to był robot, to nie wiem, szczerze, nie mam argumentów. Ale no, kurczę, no nie wiem, zadziałała ta, po prostu zadziałała na niego podka ostatnio, którą użyłem na nim ta, która sprawiła, że on po prostu nas się słuchał. No na robocie by to nie zadziałało, a na nim zadziałało. Możemy jeszcze ewentualnie sprawdzić poprzez pilot. Pamiętasz, Dave miał taki pilot, co sterował robotami? Ja nie znam takiego pilota. To Dave miał takie coś właśnie, taki pilot i on sterował robotami, więc nie wiem, możesz do Dave'a uderzyć i się go spytać, no i przetestujesz wtedy, czy jest robotem, nie? To jest, no, to, jest, to, jest, to jest jakiś plan faktycznie, no. Moim zdaniem nie ma w ogóle opcji takiej. Nie, twoim zdaniem to nie jest robot. Moim zdaniem też to nie jest robot, aczkolwiek widzowie, dobrze, że dajecie takie spekulacje. Jeżeli jednak macie jakieś argumenty, które przekonywałyby nas do tego, że faktycznie Steve jest robotem, to koniecznie napiszcie mi tutaj pod tym filmem, a my może następnym razem się nad nimi troszkę pochylimy i zastanowimy, jeżeli będzie jakiś taki naprawdę sensowny argument, to go oczywiście sprawdzimy. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdrawiam, elo!